Istną huśtawkę nastrojów przeżywali w sobotę 16 listopada brzozowscy kibice siatkówki. Podobnie jak przed dwoma tygodniami oglądali oni pięciosetowy pojedynek w wykonaniu zawodników SMS-u Mosiro Brzozowi. Gospodarze w ramach piątej kolejki rozgrywek podkarpackiej trzeciej ligi seniorów podejmowali na swoim parkiecie drużynę Głogowi Głogów Małopolski. I to właśnie gości pozycja w tabeli usytuowała w roli faworytów. Przeczył jednak temu początek meczu. W pierwszym secie gospodarze uzyskali przewagę, którą systematycznie powiększali. Byli lepsi w każdym elemencie gry. Znakomicie funkcjonował blok, co pozwoliło im wygrać pierwszą partię do 18. Druga zaczęła się od licznych błędów w zagrywce z obu stron. Potem przyjezdni zdobyli 2-3-punktową przewagę. Siatkarzom Brzozowi udało się ją zniwelować i od stanu po 15 odskoczyli rywalom, zwyciężając seta do 20. I Brzozowianie z animuszem zaczęli trzecią odsłonę spotkania. Potem jednak coś się zacięło w niemal bezbłędnie funkcjonującej dotąd maszynce gospodarzy. Zaczęli popełniać błędy, a goście zwiększyli skuteczność ataku. W efekcie zawodnicy Głogowi wygrali do 20. Trudno wyobrazić sobie to, co wydarzyło się w czwartym secie. Brzozowia od początku ruszyła totalnego ataku. Przy zagrywce Piotra Kendry i Tomasza Podulki zrobiło się prędko 10-1, a wkrótce 11-3. Przyjezdni byli na kolanach, nic im nie wychodziło. W dodatku Kamil Koniuszewski ujrzał czerwoną kartkę. Za niego na parkiecie pojawił się Tomasz Środa i było to prawdziwe wejście smoka nękającego grających jedynie szóstką i libero gospodarzy. Diametralnie zmienił się obraz gry. Goście niczym rozpędzona lokomotywa doprowadzili do remisu po 16, by wygrać tę partię do 21 i wyrównać wynik spotkania. O wszystkim więc decydował tiebreak. Brzozowia na jego początku objęła prowadzenie, lecz przy zmianie stron było 8-6 dla przyjezdnych, którzy spokojnie doprowadzili rzecz do końca, zwyciężając w tiebreaku do 10 i w całym meczu 3-2. Tym samym sprawdziło się stare siatkarskie porzekadło. Kto nie wygra w trzech setach, ten przegrywa w 5. Gospodarzom na pocieszenie pozostał jednak jeden punkt. Trener Brzozowi, Bernard Półtorak, nie rozdzierał szat. Przyczyn porażki upatrywał przede wszystkim w niedostatkach kadrowych. Szkoda, że nie wygraliśmy, ale każdy punkt cieszy. Spotkanie bardzo zacięte, na wysokim poziomie, piękne akcje. Publiczność się nie nudziła. Nie ma tak, żeby zawodnik jeden wygrywał. Wygrywa zespół. W pewnym momencie stanowiliśmy monolit. To się zaczęło sypać w trzecim secie. Nie mamy, dwóch jest kontuzjowanych, zawodnik trzeci nie dojechał, jest na studiach. Nie było możliwości dokonania zmiany, dania oddechu. Wygrali lepsi, im gratuluję, natomiast jestem bardzo zadowolony z postawy zawodników. To nie są chłopcy do bicia, wywodząc się z tego regionu, z tego miasta i okolic. I sądzę, że nie będziemy mieli problemu z utrzymaniem. W odmiennych nastrojach po meczu byli zawodnicy Głogowi. Kamil Koniuszewski nie ukrywał, że jego zmiennik walnie przyczynił się do wywalczonego zwycięstwa. Trzeba tu pochwalić bardzo zmienników, którzy weszli, pociągnęli tę grę do zwycięstwa. No i jesteśmy bardzo zadowoleni ogólnie z tego spotkania, ponieważ zawsze te punkty się przydadzą później w końcowej klasyfikacji. Czy kogoś byś wyróżnił dzisiaj w meczu? Na pewno na wyróżnienie zasługuje Tomasz Środa, który wszedł za mnie w bodajże trzecim secie. I to dzięki niemu, można powiedzieć, wygraliśmy ten mecz, ponieważ seriami zdobywał punkty, miał praktycznie 100% skuteczność i to on pociągnął nasz zespół do zwycięstwa. Co za tydzień? Za tydzień Jasło. Myślę, że też nie można lekceważyć przeciwnika, mimo że z tego co wiem znajduje się on w dolnej części tabeli, ale nie możemy zlekceważyć, musimy podejść do tego meczu na 100% i wygrać go. Kapitan Brzozowi za główny powód pechowej przegranej również uznał brak pełnowartościowych zmienników. Mecz straconej szansy, tak bym to ocenił. Nie byliśmy wcale faworytem przed tym meczem, nie jesteśmy faworytem chyba w żadnym meczu w tej lidze, ale udaje nam się, tak jak pan wspomniał, wygrywać z drużynami mocniejszymi od siebie.
No dzisiaj było podobnie. Mogliśmy wygrać, mogliśmy przegrać. Okazało się, że gdzieś od trzeciego seta zacięła się gra. Troszkę te siły opadły. Brakło zmiany oczywiście personalnej. Jest to no, taki nasz główny kłopot w tym sezonie, zresztą tak jak i w poprzednim. Głogów zagrał od trzeciego seta taką spokojną siatkówkę. Po dwóch pierwszych, gdzie mieli totalny prysznic zimny na głowy, bo byli bardzo pewni przed meczem, że wygrają szybko 3-0. Okazało się, że jednak postawiliśmy warunki mocne, dobrą grą, skuteczną w bloku przede wszystkim, w ataku i w obronie. A od trzeciego seta nam przestało po prostu wychodzić i oni grali pewniej, skuteczniej przede wszystkim, zdobywali punkty. Tak jak mówię, brak sił, brak zmiany, no i brak trochę szczęścia. Po tym spotkaniu Brzozowia ma 7 punktów. W szóstej kolejce czekają wyjazdowe spotkanie z będącą w zasięgu drużyną Tęczy Żołynia. Thank you.